Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj podejmiemy temat, który jest dla Was ważny, o który często pytacie, a mianowicie, czy da się wykonać profesjonalny makijaż kosmetykami drogeryjnymi, takimi, które kupicie w Rossmanie, w Hebe, w każdej innej drogerii. I podjęłam tą rękawicę, żeby Wam pokazać, że jakość kosmetyków drogeryjnych nie odstaje od tych droższych produktów i wykonam Cię całkowicie od podstaw, brwi, bazę, jak również make-up i pokażę Wam efekt przed i po, jak będzie się prezentować na mojej twarzy. Będzie to makijaż taki, po który najczęściej przychodzą klientki, czyli nie będzie to nic mocnego, mocno ekstrawaganckiego, tylko bardziej bym postawiła na makijaż, który będzie elegancki. Wiem, że ten temat Was bardzo interesuje i w dalszym ciągu budzi wielkie kontrowersje, dlaczego klientka przecież przychodzi do salonu i oczekuje, że będzie malowana tylko drogimi kosmetykami. Ja w dalszym ciągu uważam, że klientka przychodzi po naszą wiedzę, po naszą technikę, bo można mieć kosmetyki z drogerii i można nieumiejętnie je wykorzystać, a ja dzisiaj będę kłaść główny nacisk na to, jak dobrze wykonać to technicznie i pokażę Wam, że jest to możliwe. Podstawą w makijażu profesjonalnym jest pielęgnacja. Pielęgnację mam już zaaplikowaną na moją twarz. Każdy ma pielęgnację dobraną indywidualnie, więc nie widzę sensu pokazania Wam na przykład, jaka pielęgnacja jest aplikowana na moją twarz, ponieważ już takich wstępów pielęgnacyjnych na moim kanale jest wiele. Dlatego przejdziemy bezpośrednio do aplikacji brwi. Nazwijmy to w ten sposób. Jeśli chodzi o brwi, to to jest taki element najczęściej pomijany na moim kanale. Jednakże ja mam swoje przyzwyczajenia i są to też produkty, uwierzcie mi, drogeryjne. Jednym z takich fajniejszych produktów do usztywnienia włosków brwi, bo każdy ma swój styl malowania brwi. Są osoby, które przychodzą tylko po delikatne ich podkreślenie, ale są też osoby, które chcą mieć bardzo indywidualnie brwi dobrane. Jakby tutaj są dwie możliwości wykonania takiego makijażu. Albo usztywniamy włoski klejem i wyrysujemy pojedyncze jakby włoski na brwiach. Natomiast z mojego doświadczenia najczęściej, o dziwo, wybieramy kredkę do brwi i na przykład tutaj mam dla Was do zaproponowania kredkę marki Paese, która daje efekt takiej henny pudrowej, delikatnie wypełnia tą przestrzeń i daje mega naturalny efekt na naszych brwiach. Ja dzisiaj zrobię te brwi troszeczkę inaczej niż do dotychczas. Przechodzę do aplikacji kredki. Zobaczcie, jaka jest różnica. Jest to tylko delikatne podkreślenie. Nie jest to sposób taki, wiecie, na uzyskanie brwi w efekcie takim typowo instagramowym, a jest to taka dużo bardziej miękka forma zrobienia brwi. I teraz, by sprawić, żeby włoski jakby wyszły tutaj na wierzch, biorę sobie Claresa i jest to True Glue. Też produkt, który dostaniecie w drogerii oczywiście. I będę przeczesywać moje brwi. Gdy klej delikatnie przeschnie, sięgam po pisak od NYXa. Jest to Lift and Snatch w odcieniu Ash Brown. Nowy egzemplarz. I tylko w miejscach, gdzie potrzebuję delikatnie nadbudować pojedyncze włoski, tam wyrysowuję. Gdy moje brwi są gotowe,
pełne, tak jak lubię, przejdziemy do przygotowania skóry twarzy. Tak jak powiedziałam, pielęgnacja to podstawa, ale też primery są obecnie bardzo fajne, dostępne w drogerii, które sprawiają, że nasz makijaż przetrwa dłużej. Praca na bazach jest to podstawa, jeśli chodzi o pracę makijażysty. I ja mam dzisiaj Wam do zaproponowania kilka primerów, które są naprawdę świetne jakościowo. Mowa tutaj jest o marce NAM. Jest Smart Primer na przykład, który będzie nie tylko wygładzał strukturę skóry, będzie doprowadzał do tego, że ta skóra będzie wyglądała jeszcze lepiej, to przedłuży trwałość podkładu i sprawi, że ten podkład utrzyma się na naszej twarzy jeszcze długo. Bardzo fajna rekomendacja, szczególnie dla osób, które mają cerę mieszaną i tłustą. Kolejny bardzo też fajny primer od marki NAM będzie to Smart Radiance Primer, czyli primer rozświetlający, bez którego ja na przykład nie wyobrażam sobie mojej pracy. Jest to świetny produkt dla cer suchych, żeby odzyskać ten blask, ale nie tylko, bo ja przy cerze mieszanej też lubię boczne moje partie twarzy nakładać taki primer i jakby różnica w takim makijażu zwykłym, a makijażu właśnie profesjonalnym polega na tym, że w trakcie jakby przed aplikacją tego podkładu ja aplikuję nawet kilka tych primerów na twarzy, żeby uzyskać dany efekt. Bawię się, kombinuję. Również możemy spotkać bazy, które są wygładzające. Tutaj mamy też na przykład bazę wygładzającą. Dla kogo jest taka baza? Baza ta jest bardzo fajna dla osób dojrzałych. Troszeczkę bardziej zmiękcza strukturę skóry i zdecydowanie na przykład w liniach mimicznych warto jest aplikować taką bazę, dzięki czemu skóra wygląda jeszcze lepiej. Również możemy dostać na rynku bazę, która nazywa się bazą w okolicy pod oczy, właśnie już od takiego dłuższego czasu. Wcześniej jakby makijażyści aplikowali sam krem pod oko przed aplikacją korektora, natomiast w momencie pojawienia się baz pod oczy jest to taki primer przygotowujący skórę właśnie w okolicy pod oczami. Bardzo fajny dla cer dojrzałych, bardzo fajny, szczególnie dla cer właśnie takich odwodnionych, przesuszonych, ale nie tylko. Jeśli planujemy położyć korektor, który jest długotrwały, wytrzymałościowy, albo ma formułę stygnącą, warto jest zaaplikować sobie taki primer właśnie po to, by sprawić, żeby ta skóra w okolicy pod oczami wyglądała lepiej. Ja przechodzę do aplikacji primerów. Uwielbiam robić to dłońmi. Czemu? Dlatego, że ciepło naszych dłoni idealnie stapia produkt. Taka mała kapka zdecydowanie wystarcza i teraz aplikuję ten primer wytrzymałościowy i on pójdzie szczególnie w strefie T. Tu, gdzie moja skóra lubi odrzucać podkład, bardziej się tłuści w ciągu dnia. Tam właśnie zaaplikuję taki primer. Dobrze jest tak wtłoczyć produkt w ten sposób i tak samo w centralnej części czoła. I taka ilość jest wystarczająca. Następnie primer wygładzający. Jest to niczym swoista baza, która ma pod palcem oczywiście strukturę silikonu, natomiast akurat w przypadku tej bazy ona się fajnie rozpada do wody. Aplikuję tutaj na moją mimikę, by wygładzić odrobinę. Taki primer trzeba też bardzo dobrze wpracować. Tak jak powiedziałam, na boczne partie twarzy aplikuję primer, który ma właściwości rozświetlające skórę. I też wpracowuję sobie dłońmi. A pod oczy damy primer, który jest dedykowany na tą okolicę, by przygotować skórę przed aplikacją korektora. Tym się właśnie różni przygotowanie skóry w makijażu codziennym przed lustrem od makijażu profesjonalnego. Wiemy, gdzie celować, wiemy, jakie primery używać i czasami są to naprawdę różne primery zaaplikowane na jedną twarz. Teraz przejdę, słuchajcie, do aplikacji podkładu. I podkład, który będę dzisiaj aplikować, jest moim totalnie ulubionym produktem. Ci, co mnie oglądają, mogą tutaj, że tak powiem, się już domyślać. Mowa tutaj jest o podkładzie L'Oreal
True Match Nude. Jest to takie serum z podkładem, które ma nawilżać naszą skórę twarzy. Ja ten produkt ubóstwiam. Uwielbiam. Uwielbiam efekt, jaki daje na mojej skórze twarzy. Ma bardzo fajne kolory, bardzo fajne odcienie. Świetnie się aplikuje gąbką. Można go budować, jeśli chodzi o intensywność krycia. I daje to poczucie, że ta skóra jest taka... właśnie nieprzytłoczona tym podkładem, dlatego tak uwielbiam ten produkt, bo nie tylko daje delikatny efekt oczywiście rozświetlenia na skórze twarzy, ale również ma w sobie bardzo dużo pigmentu. Ci, co mnie oglądają, doskonale znają moją miłość do tego produktu. Uważam, że jest to jeden z lepszych w ogóle podkładów, który jest dostępny na rynku. Uwielbiam, sięgam po niego bardzo, bardzo często. Dzisiaj będę aplikować odcień 2x3 na mojej twarzy, oczywiście przy pomocy gąbeczki. Jeśli chodzi o technikę aplikacji podkładu, to muszę Wam powiedzieć, że to też jest, że tak powiem, domena makijażystów, ponieważ my wiemy, że podkład należy bardzo dobrze wpracować w skórę, by on się długotrwale utrzymał. I często klienci tego nie rozumieją, ani potencjalny konsument tego nie rozumie. Zbyt pośpiesznie zaaplikuje podkład, bądź też niezbyt dokładnie i potem okazuje się, że niestety, ale podkład na przykład w ciągu dnia się rozwarstwia. I uwierzcie mi, że jeden podkład zaaplikowany naprawdę w różny sposób może wyglądać totalnie inaczej na naszej skórze twarzy. Ja daję pierwszą warstwę, która jest taka dosyć mocno cienka. I tym się różni właśnie makijaż profesjonalny od normalnego takiego makijażu, który sami sobie wykonujecie, to, że często tutaj w filmie widzicie, jak aplikuję podkład i dosłownie macie podane 60 sekund, a tyle to nie trwa. Żeby dobrze go wtłoczyć i żeby on wyglądał bardzo dobrze na naszej skórze twarzy, trzeba poświęcić mu troszkę czasu. W przypadku tego produktu uwielbiam zaaplikować pierwszą warstwę, odczekać odrobinę czasu i następnie zaaplikować drugą warstwę tego podkładu tam, gdzie potrzebuję wzmocnić na przykład krycie. Tak prezentuje się zaaplikowany podkład w jednej warstwie i ja już zaczynam odczuwać, że on delikatnie przystyga, więc sięgam po jeszcze jedną dosłownie pompkę tego produktu w takiej ilości i przechodzę do ponownej aplikacji. Bardzo ważne jest, by na przykład tu w liniach mimicznych delikatnie pominąć drugą warstwę, więc aplikuję tam, gdzie potrzebuję wyrównać mocniej kolorystycznie moją twarz. Odradzam Wam aplikację tego produktu w okolicy pod oczami i na powieki. Ma on formułę stygnącą. Ja wiem, że jest to produkt, który jest dedykowany jako pielęgnacyjny, natomiast przez tak silny stopień stygnięcia produktu odradzam aplikację w okolicy pod oczami. Zobaczcie, jak pięknie wyrównał kolorystycznie moją twarz. To są dwie warstwy, oczywiście zaaplikowałam mocniej na boczne partie twarzy, a tu, gdzie na przykład moja skóra lubi pracować z mimiką, tam dałam mniej produktu. Korektory. Korektor jest to bardzo, bardzo ważny kosmetyk w kolekcji makijażysty. Nie tylko ten klasyczny korektor, który pozbywa się zasinień okolicy oka, jak również to, ile rodzajów korektorów my musimy posiadać w zależności od tego, z jakim klientem pracujemy, ale są korektory, które są niezbędne i są to korektory korekcyjne. Ja mam tutaj korektory korekcyjne od marki NAM w takich trzech różnych odcieniach. Mam kolor łososiowy, który pomaga bardzo mocno niwelować ciemność, mniejsze okolice pod oczami i ja taki korektor aplikuję szczególnie w wewnętrznej części moich oczu, gdzie ta skóra jest mocniej przesiniona i będę go sobie blendować gąbeczką. Kolejny korektor to jest mój jeden z takich też bardziej ulubionych produktów Catrice True Skin w odcieniu C10. I korektor ten zaaplikuję też w miejsce, gdzie był aplikowany korektor korekcyjny,
ale również zaaplikuję go technicznie, by wyliftingować oko. Ja nigdy nie aplikuję korektora w taki duży trójkąt, dlatego że aplikacja takiego korektora i schodzenie nim, szczególnie jeśli masz strefę mieszaną, tłustą z okolicą powiększonych porów, może trochę przydusić Waszą skórę w trakcie noszenia makijażu. Jeśli chcecie, by makijaż był długotrwały i wytrzymywał naprawdę długo, no to jakbym sugerowała umiejscowienie korektora w okolicy pod oczami. Na tym etapie jestem bardzo zadowolona z tego, jak wygląda skóra i w dalszym ciągu szukam jeszcze, czy jest potrzebna aplikacja na przykład jaśniejszego korektora w centralnej części twarzy. U mnie nie ma takiej potrzeby. Na tym etapie, kiedy moja skóra jest przygotowana jakby do prawie że upudrowania, niegdyś już by leciał puder, a potem suche konturowanie, tak z wiekiem bardzo polubiłam, słuchajcie, mokre konturowanie i też bardzo mocno uskuteczniam to na moich klientkach. Obecnie na rynku mam mnóstwo fajnych produktów do konturowania na mokro, dostępnych w drogerii. Ja sobie ostatnio bardzo mocno upodobałam produkty od NYXa. Jest to NYX Wonder Stick, które też występują jako róże w kremie. Ja zaaplikuję sobie odcień, który jest, myślę, idealnie dla mnie dobrany. Jest to Light Medium. Takie już mam zużycie. I gdzie ten stick aplikować? Ja go aplikuję w takim półkolu troszeczkę, bo gdy patrzę na moją twarz, ja w ogóle nie mam wycięcia na policzek, nie mam kości takiej, no czy każdy ma kość policzkową. Jak wciągniemy nasze policzki, to tak, ale gdy chcemy uzyskać efekt liftingu, to gdybym miała zaaplikować pod kością bronzer, byłoby to na tej wysokości, więc ja aplikuję na kości. Są to takie dwie linie. Dodatkowo, ja nie mam wysokiego czoła, jest to takie klasyczne czoło, bym powiedziała, ale bardzo lubię efekt, który uzyskuję poprzez przyciemnienie bocznych partii czoła. Czy konturować nos? Ja uwielbiam zadarty nos, więc delikatnie zawsze możecie charakterystycznie zobaczyć, że wykonuję bronzerem taki ruch, który potem przeciągam delikatnie do góry. Od dłuższego czasu przestałam konturować linię żuchwy ze względu na to, że często tutaj dochodzi później po upudrowaniu do takiego niezbyt przyjemnego odcięcia tej linii naszej twarzy. O ile nie jest to makijaż fotograficzny, to nie robię tej linii typowej tutaj odcięcia. I teraz tak, ja nie blenduję gąbką. Gąbka nie daje mi na tyle precyzji. Sięgam po pędzel. Osobiście uwielbiam pędzelki takie dosyć mocno skunksowe. I bardzo ważny ruch do góry. Gdy chcemy wyliftingować, gdybym teraz robiła w ten sposób, utwierdzałabym ten jakby bronzer w jednym miejscu, dlatego tak ważna jest, słuchajcie, cały czas będę powtarzać, technika, wiedza, ruch, pędzel, dobrze dobrany pędzel, to nie są tylko i czasami i wyłącznie kosmetyki, to jest wiedza makijażysty i po to, myślę, przychodzimy na makijaż do osoby, która się po prostu na tym zna. I teraz tak, bronzera nie ma być dużo, on ma tylko odtworzyć cień na naszej twarzy. To też jest bardzo ważne. Dzisiaj się skupiam bardzo mocno na technice aplikacji, bo ten film chciałabym, żeby był dla Was swoistą lekcją makijażu. Dla osób zainteresowanych na moim Instagramie możecie znaleźć informacje, ponieważ ruszyłam z zapisami na szkolenia indywidualne. Otworzyłam razem z Madzią studio w Olsztynie. I zapraszam Was serdecznie, jeśli macie ochotę, zapoznać się z ofertą, która jest przypięta na tablicy na Instagramie. No dobra, tak to się prezentuje. Cień jest odzyskany, nosek jest ładnie zadarty, tak jak lubię. Dodatkowo można by było pokusić się jeszcze o użycie takiego bronzera i też często to robię. To jest bardzo fajny trik, taki liftingujący. Biorę sobie ten bronzer. I często jest tak, że lubię wykonturować sobie jeszcze tutaj tą część oka.
ale tu już będę potrzebowała mniejszego i bardziej precyzyjnego pędzelka. I to jest taki dziubek, takie V, które wykonuję. I też w kierunku do góry. Zobaczcie, jak od razu oko jest uniesione. Róż w kremie jest to też, tak ostatnio muszę Wam powiedzieć, dosyć mocny must have, jeśli chodzi o mnie. Ostatnio bardzo mocno upodobałam sobie te róże w stickach od Lovely, ale na rynku mamy również bardzo fajne róże z Vibo. To tak z ogólnych poleceń, które mogę Wam zrobić. I też wspomniałam już o tych różach też w kremie od NYXa Wonder Stick. Ja sobie wezmę taki róż, to jest ten ciemniejszy, ponieważ tutaj numeracja jest zdarta. Biorę sobie odrobinę takiego różu na pędzelek, obijam obierzchnią część dłoni właśnie po to, żeby sprawdzić, czy ilość produktu jest w pędzlu wystarczająca. I obecnie bardzo modne jest aplikowanie właśnie powyżej różu, troszeczkę wracamy do tej techniki lat 80. I nawet przeciągnięcie jej delikatnie w kierunku skroni, co powoduje automatycznie, że nasza twarz zaczyna być coraz bardziej wyliftingowana. To są techniki, o których sporo się mówi w internecie, ale z drugiej strony też nikt nie mówi. Które nadają właśnie tej skórze innego wymiaru i kształt twarzy też zaczyna być inny. Dobra, czas upudrować skórę twarzy, przynajmniej jest to potrzebne tutaj w okolicy pod oczami. I jakby tutaj są dwa różne pudry. Bardzo dobrze jest mieć pudry, które są dedykowane właśnie w okolicy pod oko. Ze względu na to, że są to pudry, które mają niesamowicie lekką formułę, która jest wręcz dedykowana, nie obciążają właśnie tego oka i nie posiadają w sobie zbyt dużo pigmentu. Technika aplikacji też jest bardzo ważna, jak to robić. Jednym z takich moich ulubionych właśnie produktów pod oczy jest to NAM Cotton Candy Under Eye Powder. Mamy dwie możliwości. Jeśli oko nie posiada zbyt dużej ilości zmarszczeń mimicznych, no to możemy sobie śmiało pozwolić na aplikację takiego pudru pędzlem. Natomiast ja osobiście mam dwie metody. Albo robię to gąbką po podkładzie, i wtłaczam ją tutaj w okolicy pod oczami i to daje niesamowite efekty, co Wam pokażę na jednym oku na przykład, bo wiem, że takie przykłady najlepiej uczą. Bardzo ważne jest, by rozprostować korektor, no bo jakby w trakcie gadania tutaj też i z czasem mówienia, śmiania się czy rozmawiania też, jak rozmawiam z klientką chwilę przed usztywnieniem, bardzo ważne jest, by wyprostować tą przestrzeń pod oczami. I teraz puder aplikuję od zewnętrznej do wewnętrznej części oka. Właśnie w ten sposób. Odrywam. I teraz jakby zdejmuję albo blenduję czystą stroną gąbki nadmiar. I tak puder zaaplikowany właśnie w okolicy pod oczami wygląda lekko, wygląda niesamowicie dobrze i utrwala nasz korektor. Druga metoda jest to puszek. Puszki możecie kupić też w drogerii za grosze. To nie jest jakiś produkt wyjątkowo ekskluzywny, jednakże aplikacja takim puszkiem jest też bardzo fajna. I tutaj to samo. Musimy odgiąć korektor, przeprostować go i wtłaczamy w ten sam sposób. Pozbywam się nadmiaru pudru. I tak wygląda puder zaaplikowany w okolicy pod oczami. To jest taki pierwszy element, z którym muszę się rozprawić. Następnie potrzebuję pudru, który będzie absorbował moje sebum. Jedną z takich marek jest Stars from the Stars i jest to puder, który daje nam fresh matte na naszej twarzy i efekt filtra Photoshopa, jeden z takich drogeryjnych produktów, który jest wart Waszej uwagi. I tutaj często dostaję pytania odnośnie tego, że podkład mam dobrze dobrany, ale
ale pudru nie umiem sobie dobrać, coś jest nie tak, że make-up się waży w ciągu dnia. Też wracamy do techniki. Technika aplikacji to jest podstawa, dlatego ja jestem praktycznie uzależniona od aplikacji pudru puszkiem, szczególnie przy strefie mieszanej, tłustej, jest to bardzo, bardzo ważne. I jak to robimy? Wtłaczamy sobie. Wtłaczamy, wtłaczamy, wtłaczamy. Szczególnie w okolicy brody. I teraz tak, jeśli mamy zmarszczenie mimiczne i tutaj już bruzdy głębokie, to też przed upudrowaniem trzeba je delikatnie przeprostować. I teraz kolejna rzecz, która jest bardzo kluczowa, by zdjąć pudrowość z twarzy i odzyskać strukturę skóry, by make-up lepiej się scalał w ciągu dnia, jest używanie mgiełek. Mgiełek takich scalających do twarzy, nie utrwalających, nie jeszcze na tym etapie, ale scalających. To jest akurat element, który ja stosuję na klientach, na sobie i zachwyca ten efekt. Wręcz właśnie mówią klientki, że skóra wygląda lekko i wygląda jak skóra. I to jest właśnie ten efekt, po który się przychodzi do profesjonalisty. Mam tutaj mgiełkę probiotyczną od NAM i jedziemy! Jeśli zaaplikujecie go zbyt dużo, możecie czystą stroną gąbki teraz delikatnie docisnąć i nic się tu nie będzie działo. Ważne jest, żeby nie przeciągać, tylko stemplować, zdejmując nadmiar tej mgiełki z naszej twarzy. Na tym etapie lubię użyć bronzera, ale bronzera, który jest rozświetlający. Jeśli masz skłonność do wyprysków na tej okolicy, która jest na linii bronzera, no to zdecydowanie wybieraj bronzery o konsystencji matowej. Ja wybiorę delikatnie rozświetlający, ponieważ lubię ten efekt. To jest akurat Paese i to jest Medium odcień z serii Self Glow. I ja zaczynam sobie od jaśniejszego. I na tym etapie, jeśli chciałabym delikatnie podkonturować właśnie linię żuchwy, to robię to właśnie suchym bronzerem i robię to w sposób ultra delikatny, nienachalny, by nie było żadnych odcięć. Czas na makijaż oka, resztę twarzy dokończę później. I jeśli chodzi o makijaż, to baza to podstawa. W drogerii mamy bardzo fajną bazę. Ja lubię bardzo fajną bazę, tą od NAM. Jest to Creamy Eyeshadow Base. Biorę sobie odrobinę tej bazy i taką bazę zaczynam aplikować na powieki. Szczególnie skupiam się na ruchomej powiece, która jest przestrzenią pracującą, roboczą. I czystą stroną gąbki doklepuję. Dzisiejszy makijaż będzie to taki makijaż, tak jak Wam powiedziałam, po który przychodzą klientki. Jest to taki medium, na to mówię. Makijaż, który pasuje do każdej okazji, dla każdego, oczywiście w neutralnych tonach, no bo jak mogłoby być inaczej. Popracuję sobie paletą Kobo i mamy tutaj taki zestaw cieni, który jest idealny, powiedziałabym, na każdą okazję. Przeważnie panie przychodzą po taki właśnie, mówią tu ciemniej, tam jaśniej i tu, żeby się błyszczało. I mniej więcej dzisiejsza instrukcja makijażu będzie coś w tym stylu. Mam też Wam do zaproponowania palety Claresy, które też są bardzo przystępne cenowo. Natomiast ja, jeśli już mowa tutaj jest o profesjonalnym makijażu, bardzo często sięgam po te palety Kobo właśnie do wstępnego wycieniowania. Mamy tutaj bardzo fajne trzy cienie błyszczące, które Wam pokażę. Jak one się prezentują. Taka klasyka, powiedziałabym, jeśli chodzi o błysk na powiece. Tak to się prezentuje. Ja sobie wezmę ten błyszczący cień. Cień
Cieniowanie oka zacznę sobie od zewnętrznego kącika i delikatnie podkreślę tylko załamanie. I mam tutaj taki ciemniejszy cień przejściowy. Na tym etapie muszę przyciemnić delikatnie moją linię rzęs, by sprawić, żeby była ona pełniejsza. Sięgam sobie po ciemny brąz z palety i skośny pędzelek. Delikatnie tylko wbijam ten cień jak najbliżej linii rzęs. Możecie delikatnie pogrubić ten cień w zewnętrznym kąciku. Wtedy delikatnie jeszcze uniesiemy sobie oko. I tym samym cieniem teraz, który nabrałam na już szerszy pędzelek, delikatnie zaznaczę załamanie tutaj na ruchomej powiece. Zewnętrzny kącik bardziej. Dochodzę tylko do załamania, ale już powyżej nie. No dobra, i teraz czas na kolejny ten sam cień przejściowy. I teraz troszeczkę tą góreczkę przecieniujemy, żeby wyglądało to miękko i delikatnie. Od razu też przejdę do aplikacji cieni na dolnej powiece, gdyż jestem wielką fanką akurat podkreślenia oka. Tej okolicy biorę sobie taki pośredni brąz z tej palety. To wy możecie zadecydować, jaki efekt uzyskacie na dolnej powiece, jednakże ja uważam, że od razu oko jest ładniej zaznaczone, rama oka jest ładniej zaznaczona i tak naprawdę nie musi być to mocny brąz, wystarczy czasami taki delikatny akcent. Kolejny etap to jest rozświetlenie u mnie akurat wewnętrznego kącika i też lubię to robić, zaczynając od matowego cienia, więc biorę sobie jasny matowy cień. No dobra, przejdziemy do tuszowania rzęs, bo to też jest temat, na którym warto jest zaczepić się na chwilę. Słuchajcie, mam maskarę, która jest rewelacyjną maskarą. Jest to maskara od L'Oreal XXL Pro Lift. Jest to maskara Pro XXL Lift z takimi czerwonymi końcówkami, bo ona występuje w różnych formach, ale dziś skupimy się na tej maskarze, która jest zakończona w dwojaki sposób. I możemy uzyskać efekt rzęs wytuszowanych, ale możemy też uzyskać efekt, słuchajcie, naprawdę jak po laminacji rzęs. Idealnie podkręcone, idealnie wydłużone, idealnie zbudowane. Jak to zrobić? Ja Wam dzisiaj pokażę. Bez przerwy widzę, jak dziewczyny tuszują rzęsy w ten sposób. I mówią, he, nieciekawa ta maskara. Ha. I tutaj też skupimy się na technice aplikacji tej maskary. Jak robię to ja i jaki efekt możecie uzyskać dzięki odpowiednim trikom właśnie od makijażysty. Zaczynam sobie od tuszowania rzęs, tak jak robi to większość kobiet. Czyli widzę, że w ten sposób tuszują swoje rzęsy. Machając po prostu maskarą. I co? I tak są całkiem fajnie uniesione i tak już widać, że rzęsy są pomalowane, ale czy można zrobić to lepiej? Oczywiście, że można. Zbliżam maskarę do moich rzęs, ruszam w ten sposób i puszczam. Zobaczcie, jak wygląda maskara po jednej aplikacji z tej strony, a jak po jednej aplikacji z tej strony. Teraz jeszcze troszeczkę dorzucimy do pieca i pokażę Wam, jak wykorzystać drugą stronę podkręcającą, by uzyskać ten efekt jak po laminacji. Bierzemy tą końcówkę, która jest bardziej zagięta. I teraz kręcimy maskarą.
kierunku do góry. Zobaczcie, co się dzieje. No, mam nadzieję, że widzicie różnicę w aplikacji. Makijaż oka jest praktycznie gotowy. No może jeszcze odrobinę rozświetlenia dodamy na etapie, jak będę budować rozświetlacz. I kolejny produkt, to jest też moje wielkie odkrycie ostatnio, są to dwa róże rozświetlające. Obecnie w drogerii znajdziecie świetne róże, ale te to jest u mnie nowość. Ja ich wcześniej nie używałam, a kolory mają po prostu obłędne. I od razu Wam podpowiem, że na swatchach w internecie one wydają się być dużo ciemniejsze i ku mojemu zdziwieniu naprawdę na żywo prezentują się przepięknie. Jest to Blush of Paradise i marka L'Oreal, numerek 03, to odcień takiego melona i nazywa się Melon Dollar Baby. I mamy 01, Life is a Peach, czyli mamy tutaj taką tonę brzoskwini. Ja Wam pokażę, jak one oba wyglądają na policzkach, bo są naprawdę godne Waszej uwagi. Zaczniemy sobie od tego melon i aplikuję na policzki. Zobaczcie, jaki piękny ma kolor. Piękny, odświeżający, wygląda po prostu przepięknie. No i pozostawia taką delikatną strukturę na twarzy, rozświetlającą. Z drugiej strony chcę Wam pokazać drugi kolor, bo ja jestem tak bardzo pomiędzy, ale jeden i drugi po prostu wygląda przepięknie. I ten kolor nazywa się, tak jak powiedziałam, Life is a Peach. Jedynka. Tak prezentuje się odcień bardziej brzoskwiniowy, a tak odcień bardziej różowy. Nie wiem jak Wam, ale mi przypominają te róże takie dosyć drogie róże, które są wszędzie poszukiwane. A tutaj mamy na wyciągnięcie ręki w ofercie drogeryjnej. Ci, co mnie znają, doskonale wiedzą, że ja bym sobie tego elementu nie pominęła i nie darowała. Biorę sobie rozświetlacz, jest to Paese i nazywa się Wonder Highlighter. Dosłownie odrobina rozświetlacza ląduje na szczycie kości policzkowej, by nadać skórze takiego zdrowego glow. Jeśli jesteście fankami bardziej matowego wykończenia cery, można po prostu zastosować taki róż rozświetlający, który ożywi naszą cerę, doda delikatnego błysku. Ja jestem fanką, wiecie, że błysku na twarzy, więc aplikuję rozświetlacz. Początkowo myślałam sobie, słuchajcie, żeby zrobić czerwone usta do tego makijażu i nadal nie mówię nie. Jednak najczęściej wybieraną pomadką, jeśli chodzi o klientki, jest to pomadka pomiędzy różem a nudem. A ja mam tutaj dla Was też gorące polecanie. Jest to też marka L'Oreal. Słuchajcie, znalazłam Intense Volume Matte w odcieniu 482. No co za piękna pomadka. W ogóle jak ona wygląda ekskluzywnie. Już Wam pokazuję kolorek, jak ona się prezentuje. Myślę, że do tego makijażu będzie pasować idealnie, ale czerwone usta też by pasowały. Jak najbardziej. Różnica pomiędzy makijażem takim normalnym a profesjonalnym polega też na tym, że ja obrysowuję każdej klientce usta kredką i u siebie robię tak samo.
No dobrze, kochani, to teraz pozostaje nam tylko utrwalić skórę i taki w sumie jedyny najbardziej sprawdzony przeze mnie, jeśli chodzi o utrwalacz, który ma bardzo fajny skład i też tak mocno nie wysusza tej skóry twarzy, a też ładnie przytrzymuje make-up w ciągu dnia, no to mamy lub nocy. Bo o tym też warto wspomnieć. Mamy Pro Setting Spray od marki NAM i ja go sobie zaaplikuję na twarz. No dobra, kochani, czas podsumować dzisiejszy odcinek. Jak widać, jestem w stanie wykonać makijaż, który jest profesjonalny, który jest długotrwały, który wygląda jak od makijażysty kosmetykami z drogerii. I chcę uświadamiać, że głównie jest to zasługa techniki pracy, ale również faktu tego, że w drogerii mamy coraz lepszą jakość, co powinno nas cieszyć, a nie różnić. Dlaczego? Dlatego, że w dzisiejszym odcinku zaprezentowałam Wam nie tylko świetny podkład, który naprawdę da się budować i jest cudowny i długotrwały, utrzymuje się oczywiście jak to z podkładem, może u każdego sprawdzić się totalnie inaczej, natomiast u mnie on sprawdza się świetnie, mowa tutaj jest, słuchajcie, o podkładzie właśnie tym True Match Nude od L'Oreala. I mamy również róże rozświetlające, które przepięknie wyglądają na policzkach, jak znanych projektantów, jeśli wiecie, o co chodzi. Naprawdę, petarda. Mam pomadkę, która mnie satysfakcjonuje, jest pomadką matową i która przepięknie i długotrwale utrzymuje się, więc jestem bardzo zadowolona. Mam maskarę, która wybudowała moje rzęsy niczym profesjonalna makijażystka, która dała mi efekt wyliftingowanych, pełnych, objętych, objętościowo. Mam więcej tych rzęs i mogę się cieszyć właśnie takimi rzęsami, nawet bez przyklejenia kępek, jak dzisiaj widzicie. O dziwo w tym materiale. Więc słuchajcie, czy też wspaniałe bronzery, czy też wspaniałe korektory, produkty bazowe. Kochani, naprawdę możemy wykonać makijaż profesjonalny z drogerii. Może on wyglądać świeżo, może on wyglądać lekko. To jest tylko jedna z takich moich propozycji, które dla Was przygotowałam. Jedna chyba z takich najbardziej pożądanych przez Was, czyli taki makijaż medium. Jest to makijaż, po który najczęściej przychodzą właśnie klientki na różne okazje, bo to jest tak uniwersalny makijaż, który każda z Was może sobie wykonać bez konieczności naprawdę udania się do nawet makijażysty. Wiem, strzelam sobie w kolano, jednakże uważam, że praktyka czyni mistrza i jeśli poćwiczymy, potrenujemy, poświęcimy odpowiednio dużo czasu na nasz wygląd czy też makijaż, jeśli go dopracujemy, to i my będziemy wyglądać tak, jak lubimy. Kochani, mam nadzieję, że dzisiejsza lekcja makijażu Wam się podobała. Pokazałam Wam kilka sprawdzonych trików. Czekam na Was jak zwykle w sekcji komentarzy pod filmem. A dzisiaj pięknie Wam dziękuję za uwagę. I do następnego. Trzymajcie się, hej!